I witam was w kolejnym odcinku. Tutaj zatrzymałem się, nawet już tego nie zdążyłem pokazać, ale zatrzymałem się w tym hotelu, tutaj, w którym byliśmy wcześniej. I nie sądziłem, że tu cholera wyskoczy zombiak. Na szczęście nas nie ugryzł. Oczywiście zapominam być na wszystko gotowym. Chcę się skierować do dołu, ponieważ tutaj jest jeszcze restauracja, której chyba nie wiem. Nie, jednak tu byliśmy. Albo tak wygląda, jakbyśmy byli. Nie, to nie jest restauracja, to wygląda bardziej znowu jak na magazyn. A więc restauracja, może to jest restauracja? Tak, to jest to. Nie wiem, czy byliśmy w tej restauracji, ale tam się lubię zombiaki. Dobra. No, tu jeden wstał. Bo liczę na to, że może tu znajdziemy jednak coś, co nas zainteresuje. Mamy dokuczliwy ból. Nie jest to moc, jaki wyjątkowo mocny ból. Oczyściłem sobie znowu te rany, ponieważ coś tam mi wyskoczyło, że mogę. Weźmiemy puszkę sardynek na drogę. Whisky to nam niepotrzebne. Chociaż wiecie co, weźmiemy to whisky. I zdezynfekujemy sobie te bandaże. A jednak użył środków. Więc cóż, trudno. Martwa mysz. Niestety słoików praktycznie tu w tej grze nie ma. Nie wiem czemu, nie wiem gdzie one są. Nie wiem też gdzie moglibyśmy takie słoiki znaleźć. Mrawki były to wiadomo. Musimy być uważni, ostrożni. Tu jest jeszcze jakaś góra, dwa zombiaki. Nie wiem, czy to jest jakiś znowu budynek mieszkalny. W którym nic nie ma. Dobra, do kibla to nawet nie wchodzimy, bo tam jest z reguły niebezpiecznie. Zaczynam się gubić. Wy zombiaki nic nie macie z reguły. Dobra, się jeszcze cofnę. Tutaj gdzieś był. Co to w ogóle jest? To wygląda chyba na pocztę. Nie wiem, czy na poczcie cokolwiek ciekawego znajdziemy. Czasopisma. Komiks. Komiksy były spoko, bo one redukowały fajnie nudę i tak dalej. Na poczcie widzę sporo regałów. Generalnie interesują mnie też tutaj książki, ale nie widzę w ogóle takich związanych z polowaniem, ponieważ do polowania, jeśli chcemy polować, gdzieś tu się dobija. Tutaj. Co tutaj? Dobra. O czym mówiłem? Jeśli chcemy zająć się polowaniem, ponieważ na tym też chciałbym się skupić w którymś odcinku. Dobra, stanę sobie tutaj w rogu, albo w ogóle najlepiej zapauzuję. Jeśli chcemy się zająć polowaniem, to weźmiemy sobie tutaj drzewko. Tu mamy przetrwanie i tu powinniśmy mieć możliwość zrobienia pułapki. Niestety z tego w ogóle nie widzę. Nie wiem, czy jestem w stanie się tego jakiś inny sposób nauczyć, poza tym, że mogę to gdzieś przeczytać w jakimś czasopiśmie, książce czy czymkolwiek. No niestety, jak tego nie przeczytam, to jest lipa z automatu i no, nie będę w stanie
no nie będę mógł zrobić pułapki, chyba że jest tutaj postać umiejętności. Co my tu mamy? Elektryka, zbieractwo. Mamy tylko zbieractwo i stawianie pułapek. No niestety stawianie pułapek. Czy jeśli będę miał na 8 poziomie, czy nawet na 3, to czy nagle pojawi mi się tu możliwość urobienia jakiejś pułapki? Może. Nie wiem. Nie wiem do końca, jak to wszystko wygląda i co to daje i tak dalej, i tak dalej. Dobra, kontynuujemy to. Niestety próbuję też znaleźć te książki związane z zbieraniem. Tu jest jeszcze jakiś budynek. Ale co to jest? To cholera, nie wiem. Wygląda na jakiś hotel. Tak, to jest jakiś hotel. To już powiedzmy nie jest nic ciekawego. Okay, tu gdzieś był jeszcze ten budynek, w którym mieliśmy środki sterylizujące. To było to? Tak, to było to. Pobierzemy sobie te bandaże i te chusteczki. Te bandaże kolejne. To się wszystko może nam przydać. Nigdy nie wiadomo, prawda? Co nas czeka? Zastanawia mnie, jak moje zdrowie, ponieważ tutaj mamy jakiś brudny bandaż. Nadal mam to zadrapanie. No nic, założymy sobie kolejny kawałek materiału. I lecimy. W ogóle zdejmę sobie te siekiery na razie. Mam tu tyle pierdół. Czyścimy ten bandaż. Prześcieradła to można wyrzucić. Tabletki, komiks to schowamy. O, już nam się nie mieści. Dobra. A jak to jakoś wszystko ogarnąć? Dobra, wyrzucimy tę siekierę i pobiegniemy. Ten sposób będzie szybciej. Czyli tak, na pewno w domu, znaczy najprawdopodobniej w domu nie znajdziemy żadnego słoika. To jest prawdziwy, to jest raczej pewnik, bo no, czytałem w internecie, no, a zresztą sami z własnego doświadczenia możemy też stwierdzić, że słoików tu w ogóle nie ma. Chyba dobrze biegnę. Jakbym tu był, ponieważ jest tu jakiś trup. Okej, okay, kolejny zombiak. No to wygląda na jakieś sklepy znowu. Dlatego trzeba będzie to wszystko oczyścić. Też nam siekiera niedługo się popsuje. Jesteśmy najedzeni, to idzie to bardzo sprawnie. A, zjemy sobie te sardynki. Dobra, jesteśmy nieźle wyekspieni, jeśli mam powiedzieć szczerze. Bo ładnie nam wszystko idzie. Dobra, tutaj mamy... A raczej... Coś związanego z... jak to powiedzieć... No, z odzieżą. Tutaj mam jakiś kolejny sklep, w którym jest trochę czasopism. A, to wygląda na jakiś taki sklep... można powiedzieć ogólny. Jakiś spożywczy. Dobra, jesteśmy najedzeni tymi psami. Dobra, tu się zombiak dobija. I to wygląda...
Usuniemy te odłamki. To jest chyba jakiś opustoszały budynek. Dobra. Czyli tutaj nic nie było. Tu jest jeszcze jakiś zip market. W marketach, no cóż, no, mam nadzieję cały czas, że znajdę w jakimś markecie ten słoik. Węgiel drzewny. Dobra, przynajmniej już wiemy, do czego węgiel drzewny służy. A czasopismo Ameryka. Dobra, to weźmiemy. Czasopismo Elektronik. Czasopismo... Zaraz. Czasopismo Myśliwe. Zrób pułapkę sidła. Właśnie. I o tym mówiłem, że potrzebujemy tego typu czasopism. Dobra kuchnia. Możemy zrobić ciasto. Fajnie. Obsługa agregatu, to mamy przeczytane. O, w końcu trafiliśmy na coś sensownego. To jest czasopismo. Ketchup. Tu jest jeszcze jedna półka, na której może są jakieś książki. Nie, nie ma nic. To może być jakiś magazyn. Tu mamy zombiaka. I zobaczymy, co mamy tutaj. Tak, tutaj jest pusto. Torba turystyczna, ona ma 20. Więc ta torba, którą tutaj włożyłem, możemy ją wyrzucić. Weźmiemy sobie tę torbę. Chyba już nasza ręka jest sprawna, ponieważ przerzucamy wszystko już o wiele szybciej. Gazeta. Jeszcze raz przepatrzę sobie te wszystkie półki. Czy nic nie pominąłem? Ale raczej nie. Dobra. Zjemy sobie chipsy, ponieważ widzę, że chipsy jakoś tak na głód mega nie pomagają. Z tego, co zauważyłem. Zapalniczka. Okej. Okay. Tak. Ogarnijmy jeszcze raz to wszystko. Zobaczmy nasze zdrowie. Zdejmijmy ten bandaż. Zobaczmy, czy to już jest ok. Nie, nadal jest to zadrapanie. No nic. Chyba ten bandaż schowamy tutaj. Torbę weźmiemy jako pod rękę sobie. Przeczytamy to. Jedno. Drugie. I trzecie. I teraz tak, zapauzujemy i zobaczymy, co możemy zrobić dzięki temu gotowaniu, bo to dało nam to jakąś możliwość zrobienia czegoś. Możemy zrobić masę na placek i zrobić ciasto. Potrzebujemy do tego jaja, drożdże, cukier, masło, mąka. Cholera, teraz te wszystkie rzeczy znaleźć, to też będzie problem. Możemy zrobić ciasto albo placek, ok. To możemy zrobić teraz pułapkę. Teraz sobie zobaczymy przetrwanie. Nie. Aha, to jest w traperstwie. Pułapka sidła. No ok. Potrzebujemy dratwę i deskę. Spoko. I możemy zrobić sieć rybacką. Sieć rybacka. To będzie w wędkarstwie. Pułapka na ryby. Potrzebujemy drut i drętwę. Ok. Dobra, jeszcze ogarniemy ten budynek. Pytanie, co tutaj znajdziemy? Tutaj możemy w sumie znaleźć właśnie też jakieś ciasto, ponieważ no w pizzerii jednak
mąka jest potrzebna, więc no, myślę, że powinniśmy znaleźć co najmniej tutaj mąkę. Jest mąka. Mąka dużo waży z tego, co widzę. Bałek do ciasta. Może się właśnie przyda. Musztarda to nie bardzo. Powiem wam, mało tego tutaj było, jak na pizzerię. Martwy szczur. Taka bardzo, bardzo opustoszała ta pizzeria. Ani magazynu też nie mają. A w koszu? Czasopismo i skarpety, a tutaj gazeta i nic więcej. Dobra. No to cóż, taka pizzeria jak z koziej dupy trąbka. Może jeszcze coś tu jest. Ale to jest tylko łazienka. Okej, pominąłem jeden fragment, ponieważ po prostu biegłem cały czas do dołu i to nie miało żadnego jakiegoś sensu. Ale dobiegłem do miejsca, do którego chciałem. To jest taki mały, odludny jakby przystanek, może dla samochodów. Czasem jedziecie gdzieś tam w trasę dłużej, to czasem, prawda, są jakieś sklepy po drodze, albo jakaś stacja, albo jakiś market, sklep, cokolwiek. No to jest tak samo, jest tutaj droga taka, widać, dwupasmowa. Prowadząca właściwie do innego miasta. Do innego miasta na razie jeszcze nie będziemy. Głównie tylko chodzi mi o to, żeby dojść do tego miejsca, ponieważ jest tutaj znowu stacja paliwo. Stacja w ogóle benzyna, może coś tutaj znajdziemy. Dlatego też dotąd szedłem i to był mój cel podróży. To mamy ubrania, raczej nic cennego. Zwiedzimy ten sklep, ale nie wiem, czy coś w nim znajdziemy. Dobra, generalnie chcę tutaj odpocząć przez moment. Dobra. Odpoczęliśmy na tej ławeczce. Zobaczymy, co są. Raczej interesują mnie magazyny, bo ubrania to raczej nie bardzo. No to jest wyjście. Z łazienka, napełniłem butelkę. To wygląda jakiś dwupiętrowy budynek w ogóle. Jest igła. Takie pierdoły też będziemy zbierać, bo one mogą się przydać. Okaże się nagle, że to do czegoś będzie to potrzebne. Baterie też będziemy kolekcjonować, bo one no niewątpliwie też mają jakieś znaczenie. Butelko spinaczy do papieru. Nie wiem, do czego mogłyby ewentualnie posłużyć. Ale do czegoś na pewno. Tu mamy kolejny drut, latarkę. W sumie możemy też wziąć i tego trupa, ale ten trup ma tylko jakiś klucz. Worek na śmieci i kartka papieru, to też nic, co by nas interesowało. To chyba koniec tego miejsca, ponieważ nie widzę tu żadnego wyjścia na górę. To ewidentnie wygląda, jakby miało drugie piętro. Chyba, że to jest po prostu takie wysokie. Znowu na zapa zatyczka, co jest. Dobra. No ale pewnie przez to, że biegam z siekierą. No i mamy tę stację benzynową, o której mówiłem. Pytanie, co tutaj znajdziemy, bo generalnie interesuje mnie tylko napełnienie tych... Znaczy, napełnić nie napełnimy, bo niestety nie ma takiej opcji. To jest zamknięte. Jest to jakaś deska. Kanister z benzyną. No właśnie. Tu są puste kanistry. Było jakieś czasopismo, albo mi się coś wydawało takie dziwne. A tu chyba... co jest? Chips. I tak, jesteśmy przeciążeni tym wszystkim.
ten notes. Dobra, te puste kanistry wywalimy, bo one i tak na razie nam się nie przy... Kurczę, szkoda mi wywalać. Bo prawdopodobnie wygram moda, który pozwoli mi pozyskiwać właśnie paliwo z tych stacji, które nie działają. Oczywiście to nie będzie żadne oszustwo, ponieważ do tego będziemy potrzebować tutaj postawić agregat, żeby to wszystko działało. Rozwalimy to. No, to jest łazienka. Dobra. Kanister na benzynę. Tu już kanistrów z benzyną nie widzę. Więc w sumie nie wiem ile ich mamy. Ale całkiem sporo. Dobra, ten notes mogę schować. Jak tam nasze zdrowie? Mamy ten bandaż jeszcze brudny, więc założymy sobie świeży. Wysterylizowanym kawałkiem. Ok, mamy zadyszkę. I powoli stajemy się zmęczeni. Co jest słabe. I tu jest jeszcze chyba jakiś market z tej strony. Nie, to jest restauracja. W której modlę się, że znajdziemy słoiki. O, drożdże. To też w sumie możemy pobrać takie rzeczy, jak chcemy robić własne ciasta i tak dalej. Zgniły majonez, puszka z tuńczykiem. Sporo tu rzeczy gdzieś było. Kawa. O, tutaj. Ścierka. Cukier może się przydać. Ocet. Pieprz, majonez. Jak się przyglądam, ale nic nie ma takiego. Te zamrażarki działają, to jest ciekawe w ogóle. Czy jak to jest w ogóle, jak to działa, no nie? Weźmiemy tego burgera. Weźmiemy to żarcie w sumie. I karton świeżych jajek, kurczę. Gdzieś tu się wbiły, nie wiem z której strony. Gdzieś? Tak. Klasycznie w kiblu może coś być. Niestety chyba się tam przybiły. Fuck. Ocet. Niestety te piekarniki oczywiście działać to nie działają. Ale interesują mnie te burgery z tych zamrażarek. Nie wiem, czemu on się pcha do kibla. Coś te ząbieki mają z kibla, nie wiem, nie rozumiem. Dobra. Ta zamrażarka. Karton jaj, jakbyśmy coś zrobili właśnie, jakbyśmy powrócili do bazy. Coś możemy tu wywalić. Może rzeczywiście tych kanistrów się pozbędę. A nie, już się ich pozbyłem, tak?
No to spoko. Generalnie, co możemy wywalić stąd? Te baterie dużo ważą. Te chipsy. Wiemy, te chipsy może. No, bo jesteśmy najedzeni. Może chipsy przełożymy tutaj. Rozmieścimy karton jajek. Pikle i sałata. Sałata też by się przydała. Dobra, to... Zaraz zobaczmy jeszcze jedną rzecz. Czy potrzebuję wałek do ciasta? Dobra, niech muzyka sobie w sumie leci. Jedno z... Albo jedno z... Mleko i mleko. Masła nie mamy, cukru też nie mamy, jajka. Mleko. Nie wiem, skąd mleko weźmiemy. Bardziej, że wszystko jest tu pogniłe. Snapuj w puszce, pikle. Trudny bandaż. Nie. Jak tam nasze bandaże? W sumie wszystkie jest ok. Jesteśmy przeładowani ewidentnie. Musimy zjeść te chipsy. Okej, burger już się odmroził. Zjemy go sobie. Dobra, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to wszystko w tym miejscu. Tutaj już nic raczej nie znajdziemy. Także chyba się zobaczymy i usłyszymy w sumie. Już w naszej głównej bazie, ponieważ no, ani nic tutaj nie udźwigniemy więcej, ani nic tutaj nie zdziałamy, bo wszystko jest jakby oczyszczone. Także usłyszymy się w bazie. Jak wrócę, pewnie mi to zajmie z 20 minut, no, ale trzeba powrócić.